Ipsos wygrywa 54,4% głosów. Prowadzoną przeze mnie politykę pozytywnie i dziękuję także i za głosy krytyczne. One również były bardzo dla mnie ważne. Dziękuję za to, że wskazaliście mi te obszary, którymi należy się zająć. Będę chciał, żeby taka polityka, jaką do tej pory realizowałem w tym zakresie, była kontynuowana. Chcę nadal rozmawiać z moimi rodakami. Absolutnie pod tym względem nic się nie zmieni. Będę Państwa odwiedzał we wszystkich zakątkach Polski i będę słuchał, co macie mi do powiedzenia, jak oceniacie sytuację w Polsce i jak oceniacie swoją sytuację. Uważam, że w taki właśnie sposób prezydent powinien realizować swoją misję, którą powierzają mu rodacy. Dziękuję ogromnie za udział w tych wyborach. Chcę jasno i bardzo mocno powiedzieć. Cieszę się z mojego zwycięstwa, na razie sondażowego, ale biorąc pod uwagę poprzednie wyniki, to co do ostatecznych wyników, to jak Państwo widzieliście, jeszcze mi urosło, jak to mówią. Natomiast proszę Państwa, pozwólcie, że po podziękowaniu wszystkim moim rodakom, bo mogę śmiało powiedzieć, opiekowała się mną i dbała o to, żebym był mocny i żebym w każdej chwili był w stanie wyjść i realizować swoje wielkie zadanie, jakim było parcie do zwycięstwa w tych prezydenckich wyborach, jakim było pokazanie Polakom, że właśnie jestem z nimi i że oni są dla mnie najważniejsi. Dziękuję za to z całego serca. Ale chcę podziękować, proszę Państwa, także i mojemu przyjacielowi Marcinowi Mastalerkowi. Marcin nie jest już w czynnej polityce, odszedł z niej, ale dla ojczyzny ratowania przyszedł i pomógł nam w naszej codziennej pracy sztabowej, patrząc na strategię, przygotowując z nami kolejne działania. Ogromnie Ci, Marcinie, za to dziękuję z całego serca. Dziękuję także wszystkim Twoim współpracownikom, którzy pomagali bezinteresownie, po prostu będąc przekonanymi o tym, że tak jest dobrze dla Polski. Dziękuję za to z całego serca. Obiecuję, że Was nie zawiodę. Chciałem podziękować panu premierowi Mateuszowi Morawieckiemu, który sam udał się w trasę także. I także, proszę Państwa, na tej trasie był. Chciałem podziękować wszystkim członkom trzech rządów Zjednoczonej Prawicy. Rządu pani premier Beaty Szydło i dwóch rządów pana premiera Mateusza Morawieckiego. Chciałem podziękować za dobrą współpracę przez te wszystkie lata i chciałem zapewnić o tym, że w tej sprawie, jaką dzisiaj mamy najważniejszą, wyprowadzania Polski z kryzysu, walczenia o to, by Polakom żyło się jak najlepiej, by jak najmniej osób na skutek kryzysu gospodarczego ucierpiało, by jak najmniej było straconych miejsc pracy, byśmy to wszystko jak najszybciej odbudowali, by przetrwały polskie firmy, że będę z Wami cały czas pracował, bo to jest dla nas zadanie najważniejsze, wspólne zadanie, które powinniśmy realizować razem, będzie realizowane. Ale proszę Państwa, pamiętacie, jak w ostatnich dniach mówiłem, że chciałbym, żeby powstała koalicja dla polskich spraw. Koalicja dla polskich wartości, koalicja dla polskich spraw. Zachęcam do tej koalicji cały czas. Będę czynił wszystko, aby ona rzeczywiście powstała. Aby politycy dzisiaj reprezentujący różne opcje polityczne i ludzie, którzy ich wspierają, ale dla których ważne są wartości, takie jak rodzina, takie jak nasza polska wspólnota, takie jak nasza kultura, nasza tradycja, nasza historia, bohaterstwo i duma, żeby byli razem w tych najważniejszych sprawach, żeby się nawzajem wspierali, żebyśmy pokazywali, że pod tym względem jesteśmy jednością. To jest niezwykle ważne. Ja wiem, że polityka bywa brutalna. Szczególnie brutalna jest w czasie kampanii wyborczych. Nie tylko u nas, na świecie też tak jest. Tak jest też
po prostu w regułach demokracji, że nie wszyscy ze wszystkimi się zgadzają. Przecież kiedyś walczyliśmy o to, żeby do nas demokracja wróciła właśnie po to, żebyśmy mogli mieć różne zdania, bo nas zmuszano do tego, żeby wszyscy uważali jedno. Otóż, proszę Państwa, czasem mówią ile ludzi, tyle zdań. Ale regułą demokracji jest, że zdania mamy różne. Niemniej powinniśmy mieć i powinniśmy wskazywać te elementy, które są wspólne. A jestem przekonany, że dla większości naszego społeczeństwa, absolutnie znakomitej większości, tych właśnie wspólnych elementów jest bardzo, bardzo wiele. Ale przede wszystkim to, o co prosiliśmy z żoną przez ostatnie dni. Szacunek. Szacunek. Nie będzie zgodności z poglądów i nie musi być zgodności poglądów, ale bardzo proszę o szacunek. O to, żebyśmy się nawzajem szanowali. O to, żebyśmy umieli nawzajem wyciągnąć do siebie rękę. O to, żebyśmy umieli ze sobą rozmawiać. O to, żebyśmy nawzajem nie obrażali siebie i innych. O to, żebyśmy patrzyli na drugiego człowieka, na drugiego Polaka z szacunkiem, patrząc na niego jak na tego, który ma godność i którego zdanie też trzeba uszanować i zrozumieć, że może mieć inne niż my. To jest dla mnie bardzo ważne i o to was proszę. Jakże to ważne dla naszego kraju na następne lata. Z tego miejsca chcę powiedzieć, jeżeli kogokolwiek, proszę Państwa, jeżeli ktokolwiek poczuł się urażony jakimś moim działaniem czy moim słowem przez te 5 lat, nie tylko w kampanii, proszę, żeby przyjął moje przeprosiny. Chcę zapewnić, że darzę go szacunkiem, tak jak darzę szacunkiem wszystkich moich rodaków, niezależnie od ich poglądów. Tak jak mówiłem w czasie kampanii, pod biało-czerwonym sztandarem naszym wspólnym, przy naszym hymnie narodowym jest i musi być miejsce dla każdego. I wszyscy powinniśmy tak działać, żeby zawsze było i żeby każdy miał poczucie, że to miejsce dla niego jest. Jeszcze raz Państwu dziękuję za tą kampanię i dziękuję za wsparcie. Dziękuję za wspaniałą frekwencję w dzisiejszych wyborach wszystkim moim rodakom. Proszę przyjąć za to moją ogromną wdzięczność i wyrazy szacunku dla wszystkich razem i dla każdego z osobna, kto był do wyborów i oddał głos. Dziękuję z całego serca. Proszę Państwa, proszę Państwa, czekamy oczywiście na oficjalne wyniki wyborów, ale ja chcę w tym momencie i z tego miejsca zaprosić dziś jeszcze i na dziś do Pałacu Prezydenckiego pana Rafała Trzaskowskiego z jego małżonką. Na godzinę 23. Ja wiem, że późno, ale myślę, że nikt z nas nie będzie dzisiaj do późnych godzin spał. Chciałem zaprosić pana Rafała Trzaskowskiego, żebyśmy sobie podali rękę i żeby ten uścisk dłoni zakończył tą kampanię. Tak jak proszę, żebyście zadzwonili do swoich znajomych, o których wiecie, że głosowali na wiceprzewodniczącego Platformy Obywatelskiej, na pana Rafała Trzaskowskiego. Zadzwońcie do nich, powiedzcie im, słuchajcie, jesteśmy razem, jesteśmy przyjaciółmi. Podajcie rękę sąsiadowi, jeśli mieliście mój baner, a obok wisiał baner pana Rafała Trzaskowskiego. Podajcie mu rękę i powiedzcie, jest okej. Okay. Polska jest jedna, jest nasza, wspólna i trzeba robić wszystko, żeby nam się w naszym kraju żyło jak najlepiej. Ja obiecuję, że to właśnie będę starał się robić. Że Pałac Prezydencki nadal będzie otwarty dla ludzi o różnych poglądach, różnych przekonaniach. Jeszcze raz wszystkim z całego serca dziękuję. Niech żyje Polska! 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 Postanowiłam
wykorzystać tę okazję, żeby powiedzieć kilka słów. Po pierwsze, bardzo dziękuję wszystkim, którzy oddali głos na mojego tatę, którzy wspierali go w trakcie tej kampanii dobrym słowem, uśmiechem, uściskiem dłoni. To naprawdę wiele dla niego znaczyło, bo to państwo dawali mu siłę do tego, żeby dotrwać do końca. Musimy poczekać na oficjalne wyniki wyborów. Ale wiem, że jeżeli za kilka dni okaże się, że tata wygrał wybory, to wiem, że będzie dobrze wykonywał swoje zadanie, bo jest dobrym człowiekiem, który kocha ludzi i kocha ten kraj. I zrobi wszystko, żeby było dla Polski jak najlepiej. Chciałabym zaapelować do państwa o to, żeby nikt w naszym kraju nie bał się wyjść z domu. Ponieważ niezależnie od tego, w co wierzymy, jaki mamy kolor skóry, jakie mamy poglądy, jakiego kandydata popieramy i kogo kochamy, wszyscy jesteśmy równi i wszyscy zasługujemy na szacunek. Nikt nie zasługuje na to, żeby być obiektem nienawiści. Absolutnie nikt. Szanujmy się. Bardzo serdecznie witam wszystkich państwa. Zawsze mogłam liczyć na twoje wsparcie i na twoją miłość. Za to ci bardzo, bardzo dziękuję. Gratuluję również panu Rafałowi i pani Małgorzacie. Tak jak powiedziałam, niezależnie od tego, jaki będzie ostateczny wynik, my go uszanujemy i mam nadzieję, że państwo również uszanują ten wynik. Bardzo serdecznie zapraszamy do Pałacu Prezydenckiego. Powiedziałam ostatnio na rynku w Rzeszowie, że szacunek jest najważniejszy i tak rzeczywiście jest. I mam taki apel, ponieważ jest tutaj bardzo dużo mediów i myślę, że to jest ten moment, kiedy należy powiedzieć, dlaczego, tak jak państwo twierdzili, przez 5 lat się nie wypowiadała. Otóż uchylę rąbkę tajemnicy. Drogie media, drodzy dziennikarze, mówiliście i pisaliście, że nie wypowiadam się. Zapominaliście tylko dodać, że nie wypowiadam się do mediów. Ja, proszę państwa, przez 5 lat rozmawiałam z Polakami, z naszymi rodakami, na każdym ze spotkań.